gulaszowa. Wszystkie składniki będziecie mieli w opisie. A pokrótce, wołowina w grubej kostce, papryka w grubej kostce, w pół talarkach marchewka, grzyby tak grubiej, świeże, to jest twardnik japoński, ale wy użyjcie pieczarek, borowików, namoczone borowiki, drobno, cebula i czosnek w plasterkach. I teraz patelnia, masełko. Na masełko nasza wołowina pokrojona w kostce. To jest udziec wołowy. Niech ona się leciutko podsmaża, tak jak widzicie, delikatnie. Teraz do tego cebula i czosnek. Nie musi być drobno, bo ona i tak się rozpuści. Zamieszam. Z grzybów suszonych, tak mniej więcej litr wody, półtora, no litr powiedzmy, było namoczone. Ja to przesyciłem sobie przez czystą gazę i przez sitko, bo ta woda będzie potrzebna. Teraz do naszej wołowiny, cebuli i czosnku właśnie pokrojone drobno, namoczone przez noc grzyby. Chwilkę niech to się podsmaży i dodaję przyprawy. Przyprawy macie wszystkie i ilości macie podane w opisie. To się chwileczkę razem zaprzyjaźni. Muszę merdnąć, bo inaczej nie umiem. To się chwilkę poddusiło i dodaję teraz do tego połowę wody z moczenia grzybów. Ona jest, jeszcze raz powtórzę, przecedzona, przefiltrowana, żeby nie było piasku, nie było nieczystości. I odstawiam to na osobny panik, niech to się zacznie dusić i do garka masło i wchodzi. Trzy kolory papryki, a w zasadzie cztery, bo jest i zielony kawałek. Teraz twardnik japoński. Użyjcie pieczarek czy borowików, jakich chcecie grzybów. I marcheweczka. Przykrywam, niech to się podsmaży. Jak to się podsmażyło, to zaleję to teraz wodą z suszonych grzybów. To, co mi zostało. I doleję odrobinę wody. Jakby było za mało, to odrobinę samej wody też doleję. I dodam natkę pietruszki już, żeby też się tam mieszała ze smakiem. Można tutaj dodać odrobinę soli, ale ja czekam zawsze na koniec. I teraz fasola z puszki. Jest wygodniej. Czerwona i biała. Przykrywam, niech się dusi. Podusiło się? To teraz łączę z lekko podduszoną naszą wołowiną z grzybami i zostawiam. Tak mniej więcej na godzinę do półtorej, aż wołowinka będzie miękka. Uzupełniam wodę, która odparowała, żeby zupa nie była za gęsta i dodaję kaszę gryczaną. 100 gram. Ja kaszę wcześniej bardzo dokładnie płuczę i zostawiam, żeby troszeczkę miała wilgoci. Tak mniej więcej 10 minut jest jej potrzebne, żeby już była ruszona, prawie gotowa. I teraz wejdą pomidory z puszki. Krojone, z sosem naturalnym, bez żadnych ziół, bez żadnych przypraw. I zupa jest gotowa. Doprawiam jeszcze solą, pieprzem, ostrą papryką. I zupa gulaszowa jest gotowa do podania. Moja zupa gulaszowa z kaszą gryczaną. I teraz do tego odrobina śmietany. Jeśli lubicie, jeśli nie, no to nie. Tak samo z natką pietruszki. Jak ktoś lubi, to je, jak nie lubi, to nie je. Ja uwielbiam. I tak wygląda moja zupa gulaszowa. Polecam, smacznego.